Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Piotr Żyła, który zadowolony, niezadowolony, chyba zadowolony, bo w zawodach to wyglądało zupełnie inaczej niż do tej pory podczas tego weekendu. Tak, no skoki fajne, szczególnie ten pierwszy był taki w miarę fajny. No drugi trochę za wcześnie znowu poszło i tak próg nie oddał, ale tam w miarę szybkość była, także coś tam jeszcze udało się z tego wyciągnąć. Zostawmy to, co złe, to, co w piątek, to, co w serii próbnej. Co musiałeś zrobić, żeby to kliknęło dzisiaj? Ej, tam nie będę gadał. No, tak jest, znam skoki dobrze, że ich nie znam, także wolę ich nie znać na tyle dobrze, żeby było dobrze, także wolę nie znać, żeby było lepiej. Stracę 3,5 godziny, żeby rozszyfrować to, co teraz padło, ale okej, ja podejmuję wyzwanie, spróbujemy to na język polski pisany przełożyć, ale nie było jakichś szokujących metod typu, nie wiem, głowa w śnieg czy jakieś tam skoki do jeziora? Nie, raczej na spokojnie to zrobiłem. No swoje, po prostu swoją robotę, nic szczególnego w tłumaczeniu na polski. Za wcześnie się odbiłeś w Lahti, to jeszcze moją uwagę przykuło. Za wcześnie w Lahti, tutaj ten próg szybko tak uciekł. No nie, właśnie, to jest rytm taki trochę dziwny, bo to jest tak, by jedziesz stromo, później jest cyk i jedziesz tak jakby po równym. No i właśnie jak tam cię wciśnie, no to już się chce tam lecieć, a tam jeszcze kawałek progu jest. No także, no to zazwyczaj tak tu bywa w tym Lahti, że gdzieś czasem mi tam za wcześnie zejdzie. No ale mimo tego, że tam wszystko za wcześnie to poszło, no to tam pchane było i w sumie, no i nawet jeszcze tam coś, tak mówię, uleciało. Mryga mi bateria, ale zdążymy. Dlaczego w Lahti króluje kuchnia nepalska? W tym roku nepalska. No nie wiem, byłeś na jedzeniu w hotelu, to tutaj mamy bliziutko do Nepala, do Nepalczyka, bliziutko na sushi. No a w hotelu, to jest, co zrobić. Byłem, ale jak na rondzie zawróciłem i wyjechałem, jak ta mucha na rondzie zawróciła. No dobrze zrobiłeś, no, także ja tuż tak by, no, nawet się nie udziłem, nawet nie szłem tutaj zajrzeć, co tu mają, tylko poszłem od razu w miasto, no, a tu fajna właśnie taka nepalska. Piotrek, jestem prosty chłop z Kaszub, czym się charakteryzuje kuchnia nepalska? No dobra jest, kurczaczek w sosiku z ryżem, z chlebkiem naan, no taka indyjska też trochę, nie, bo to wiadomo, nepalska, indyjska to podobne bardzo. No i tak można było poszaleć na ostro, też się charakteryzuje, że czasem można dołożyć do pieca dobrze. Ile papryk w skali do 5 tam jest? Nie no, 3 są, ale konkret. Ale konkret, tak. Smacznego, dobrego wieczoru. Dzięki bardzo.